Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matt. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher i w kolejnym odcinku z serii Kombinujemy, gdzie tym razem będziemy brać pod lupę tank Slime'a i jego możliwe kombinacje. Także nie przedłużając, może zabiorę się na przykład za tego, którego mam akurat przy sobie, czyli Quantum Slime'a z przyczyn nieprzypadkowych mam go przy sobie, ale to już inna kwestia. Quantum Tangle Largo wygląda tak, jest salusieńki, żółty, tak jak Quantum Slime. Okej, okay. Chodź tu, grubasku. Lecisz do korala. Dobrze, mamy mozaik slime'a, którego przypadkowo zebrałem. I zbierzemy też rock slime'a. Mozaik Tangle Largo wygląda nawet, powiedziałbym, bardzo, bardzo ładnie. Mozaiki to w ogóle moje ulubione. Pim slime, chodź. Coś długo ci schodzi z jedzenia tego. Zjadł. Wow, jaki świetny kolor nabrał. Tangle Rock Largo, proszę was bardzo. Pink Tangle Largo. Wygląda tak. Honey, idź tam. Też radzie. I ty też, Hunterze? O, no proszę. Honey Tangle Largo. Wygląda tak, jakby był chory. Z tym kolorem. Akurat rad się niewiele zmienił, bo jest nadal zielony, tylko taki teraz troszkę w kolorach Tangle. No i mamy oczywiście tego nieznośnego Largosa, który się zamienił w tego złego, że tak powiem. Nie, no bez przesady. Hunter Tangle Largo. Tam był. Krystala wyrzucę. Nie udało się go wyrzucić. Derwisza też. O, udało się szybko. Tangle Derwisz Largo, proszę was bardzo. Z obwódką niczym Saturn. Chodź. Tangle Crystal Largo. Z fioletowym kwiatkiem. No to widać, że kwiatek. A ty. Kwiatek zmienia się w zależności od slime'a podstawowego, kolor niego. Widzicie, czerwony na przykład ma. Boom. Derwisz ma fioletowy i tak dalej. Pominąłem jakieś slime'y i zaraz to naprawię. Fosfor. I tabi nam zostały. Chodź, fosforku. No proszę, fosfo, boże, Tangle, Tabi Largo z szarym kwiatkiem, jak przypuszczaliśmy. Oraz jeszcze fosfor, Tangle, Largo z fioletowo-takim żółtym. Tak więc tak by się przestawiały wszystkie możliwe Tangle Largosy. To by było na tym odcinku. Z ciekawszych rzeczy mogę jeszcze powiedzieć, że póki co mamy Early Access Slime Ranchera, ale wersja 1.0, czyli wyjście z Early Accessu wraz z jakimiś małymi niespodziankami, przewidziane jest na 1 sierpnia, tak więc w środek w sumie wakacji. Więc nie mogą się doczekać, ja szczególnie, na te wyjście z Early Accessu. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Za chwilę te Largosy skończą tam, obok slime, fire slime'ów, ale to już poza odcinkiem. Hej, hej, na razie, cześć.